Cześć, dziś przygotowałem dla Was pszczółkę Maję. Japończycy nie mają szczęścia do jakichś na niskich tierach super krążowników. Na ósemce mają Atago, które jest świetne i stare jak ta gra. Ale tak właśnie niżej za bardzo nic ciekawego się nie znajdowało. A teraz dodano Maję, która jest naprawdę bardzo dobra. Okręt ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim jest szybki, jeden z szybszych krążowników na tym tierze, to raz, dwa, bardzo dużo hapeków, 39 tysięcy, niezła obrona przeciwtorpedowa, 19% jak na krążki, mnóstwo sprzętu, jak widzicie, sonar, myśliwiec, naprawka na siódmym tierze z taką ilością hapeków, petarda i mamy jeszcze buff do reloadu dział, więc w razie czego możemy sobie szybciej postrzelać, jeśli trzeba. Pociski są całkiem szybkie, bardzo celne i zarówno z obeków fajnie podpalają i można sporo cytadel również z nich, z przeciwpancernych, wykręcić. Mamy dużo torped, bardzo fajne kąty wystrzenia, przynajmniej pierwszych tutaj wyrzutni. Są aż 4 wyrzutnie, więc naprawdę rewelacja. Dziwię się, że nikt tym nie gra. Bo to jest mega silny okręt, zwłaszcza jak go będzie rzucać na siódemki, na ósemki. No, na dziewiątki to wiadomo, że rozgniotą nas. Ale niższe tierki baci niemiłosiernie. Tutaj jesteście panem i władcą, jeśli chodzi, jak was rzuci na wysoko. Dlaczego? Przede wszystkim możemy sobie bardzo fajnie radzić z niszczycielami dzięki sonarowi, dzięki temu, że jest okręt bardzo szybki, zwrotny i ma celne obeki. To jest wszystko, co trzeba, żeby niszczarka się bała. Jak trzeba ją szybciej kroić, włączamy sobie lepszy reload dział i dzieje się. Co do krążowników, jak pokażą burtę SP panców, strasznie kroimy. Jak nie pokażą z obeków, tu jest wysoka penetracja, chyba 31, coś takiego, więc też kroimy i podpalamy. Jak widzicie, dużo tych pożarów pada. Przede wszystkim zobaczcie, jakie jest skupienie pocisków. To leci naprawdę rewelacyjnie. Widzicie? Wszystkie te pociski lecą w punkt. Bardzo gęsto, bardzo blisko siebie. Rewelka. Więc nic, tylko grać, brać i strzelać. Bo tutaj każda salwa jest celna. Wszyscy, którzy mają problemy z RNG, powinni ten okręt bardzo polubić. Zwyczajnie RNG tutaj za dużo nie ma co przeszkadzać, bo działa są super celne. Co do pelotki, jest całkiem przyzwoita. Ja jeszcze ją tutaj będę buffował, bo kapitan jest z dziesiątka, więc jeszcze tutaj będzie wzmocniony. A tak w ogóle pokażę go wam od razu. Tak wyglądają pierwsze perki, pierwsze 10, później będą wszystkie do torped biorę, adrenalinę i wzmocnienie tutaj peloty. A tak będzie, już wygląda moja propozycja, jeśli chodzi o moduły, o flagowanie. I tutaj możemy sobie zmienić na rozbicie, niemniej ten okręt dosyć często gra na blisko, więc lepiej wziąć sobie sonar. I sobie standardowo na flance takim okrętem możemy pograć. Kitranie się wokół wysepek również jest jak najbardziej spoko. Tutaj ta parabola lotu nie jest jakaś turbo płaska, leci dosyć na średnim pułapie. Amerykańskie lecą i angielskie o wiele wyżej, rosyjskie chyba jeszcze niżej, tam są 900-ki, więc tutaj mamy coś pomiędzy jednym a drugim. Co do zwalczania podwodniaków, bo jak widzicie, już tutaj się jakiś mną zainteresował. No nie jest tak fajnie, bo nie mamy samolocika, mamy bombki zrzucane za siebie, więc trzeba by go dorwać na blisko. Bardziej tam podejrzewam, że jak mi się gdzieś pojawi, to po prostu go pacnę z dział, żeby się odczepił i tyle. Okręt jest na tyle szybki i zwrotny, że wymijanie nim torped jest dosyć proste, zwłaszcza jak sobie ktoś nas namierzy. No właśnie tak jak teraz tutaj zrobił ten podwodniak. Więc absolutnie nie ma się za bardzo czego bać.
Zresztą na tych tirach podwodniaki są jeszcze słabe i dopiero się uczą, więc ogólnie, jak wiecie, ja się ich w ogóle nie boję. Uważam tą klasę za dostarczyciela damage'u i nic więcej. Ale od czasu do czasu ktoś mnie potrafi zaskoczyć, niemniej rzadko. Co do skracania i polowania tutaj na wszelkiego rodzaju pancerniczki. Ogólnie według mnie zasada jest tutaj dosyć prosta. Mykamy je obekami z daleka, ile wlezie, palimy, obijamy. Jak tylko wejdą w zasięg torped, częstujemy, staramy się trzymać dystans, staramy się minimalizować szanse na to, że ktoś nas będzie strzelał, więc wykorzystujemy tutaj wszelkiego rodzaju zasłony terenowe, jakieś pożyczone dymki i tak dalej. Ogólnie zobaczcie, jak ten okręt fantastycznie sobie manewruje. On szybko przestawia ster, szybko zawraca jak trzeba. Bardzo przyjemna jednostka do manewrowania. Bardzo ciężko się w nią strzelić na daleko. A teraz sobie jeszcze ogrywałem rosyjskie krążki. To jest złom, jeśli chodzi o manewrowanie przy japońskich krążownikach. Nimi gra się po prostu rewelacyjnie, a ruskimi się człowiek męczy. Ale jedno łączy jednych i drugich. Jeśli już się ktoś nas fajnie strzeli, no to bułki wchodzą i tyle. No, to są krążowniki, które mają słabe opancerzenie, jak większość zresztą krążowników. Więc trzeba nimi po prostu unikać ostrzału. Na klatę nic nie bierzemy. Z przodu oczywiście, albo z tyłu zazwyczaj wpada mniej. No, zwyczajnie przez to, że się pociski nie wstrzeliwują, bo jest za mała powierzchnia. Niemniej od burty jest miazga, więc walcząc z krążownikami również nieważne jakimi, byleby miały pepance i starały się nas nimi skrzywdzić, trzeba się kontować, inaczej będziemy łapać cytki i tyle. Więc tutaj nic nadzwyczajnego według mnie, chociaż dużo graczy o tym zapomina i strasznie burty pokazują. Jak idziecie do końca na jakiś okręt przodem, jest duża szansa, że przynajmniej ze dwie salwy, jak jesteście cali, przeżyjecie nawet od pancernika, który się w was raz za razem wstrzeliwuje. Nie zdarzyło mi się tutaj zejść na salwę, nie zdarzyło mi się tutaj dostać więcej niż 40, bo nie ma tyle, czyli za całość nie ma szans. Chyba że fajnie polosuje jakimiś okrętom z 9 tieru. No na blisko oczywiście, tam na 4-5 km mogą was dmuchnąć na salwę, ale ten okręt według mnie jest bardzo fajnie zbalansowany i całkiem mocny do wszelkiego rodzaju map, jak takich jak tutaj, gdzie jest dużo wysepek i to takich w miarę niskich, można sobie fajnie tym popływać. Poskracać wtedy, kiedy jest okazja. Zobaczcie, ile pożarków jest, więc naprawdę pali przyjemnie. Dlatego flagowanie tutaj takie, a nie inne. O, tu już całkiem fajna salwa. Widzicie, nie zabiło. A mogło. Może RNG pomogło, nie wiadomo. Wszystko się rymowało. Tak więc, moi drodzy, tutaj mamy Iron Duke'a na blisko. I teraz zawsze jak atakujemy takie pancerniki i mamy torpedy z dwóch burt, wystrzeliwujemy pierwsze torpedy tylko po to, żeby ten okręt zaczął wymijać, i jak pancernik skręca, to ciężko mu już jest nawrócić w drugą stronę. Poza tym często gęsto też obraca, działa tak, a nie inaczej. Niekoniecznie to musi być nasza strona, dlatego torpedowanie w pancernika pierwszymi torpedami jest tylko po to, żeby trochę paniki zasiać, zdekoncentrować go, żeby się skupił bardziej na torpedach niż na nas, a te kolejne torpedki mają za zadanie go skasować. Jeśli się uda oczywiście pierwszymi, spoko, ale rzadko kiedy to się dzieje. Tak jak widzicie, Ranger sobie o mnie przypomniał, a ja w międzyczasie z pepanców skończyłem krążownik.
Więc tak jak mówię, żonglerka tutaj pociskami jak najbardziej ma sens, jak jest przeciwnik ustawiony pod kątem, walimy z obeków, jak jest pancernik, walimy z obeków, jak jest krążownik burtą, walimy z pepanców, jak jest niszczyciel, walimy z obeków. Tyle. Jak widzicie, tutaj też fajne wykorzystanie nawet takich malutkich wysepeczek. Można się zawsze za nimi schować, przeczekać. Mam tutaj fuzo na takiej odległości, już może nas skończyć. Więc trzeba dosyć szybko, jak on się obraca, to teraz mniej dział w nas może strzelać, możemy wypłynąć. Tutaj tak już trzeba było płynąć, bo ten ranger by mnie wyświecił, więc bez różnicy. A ta górka tutaj jest trochę większa, więc jeszcze bardziej będzie przeszkadzać. No niestety, jak rzuci nas na lotnię jakąś 8 tieru, no to ta pelota oczywiście nie da rady, jak prawie każda. No ale co zrobić? Tak już jest, ale jak widzicie, jakieś tam samoloty jesteśmy sobie w stanie tutaj porozkręcać. Jakoś to idzie. Fuzo oczywiście cały czas jest dla mnie tutaj mega groźnym przeciwnikiem. Tak staram się go klepać, troszkę podpalić, ale cały czas tutaj sprawdzam, czy jakieś pociski we mnie nie lecą, żeby po prostu zrobić zwrot, żeby mnie nie trafiły. Na szczęście teraz strzela tylko 4 działami. Niestety ten zwrot taki trochę był spóźniony. Zobaczcie, płynie sobie Fiji, więc zmieniamy od razu na pepance, nie ma czasu, włączamy przyspieszenie przeładowania. I teraz możemy go sobie skroić z pepanców. Tutaj ten okręt, jak widzicie, solidnie 3 cytki sobie zebrał. Fidż jest miękki jak kaczusia. Niestety bije, jak widzicie, też dosyć mocno, więc bitwa się skończyła. Tak wygląda zabawa na Mai. Według mnie całkiem przyjemna. Polecam. Jako 7, bardzo mocna, miła i przyjemna. Ma wszystko, co może mieć krążownik. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I udanych bitewek wam życzę na pszczółce Mai. Jeszcze zobaczcie tylko, jak to zarabia.